Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam ze studia telewizji TVT. Do debaty tygodnia zaprosiłam dzisiaj panią Gabrielę Lenartowicz, posłankę Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I pana Dobromira Sośnierza. Dzień dobry, poseł Konfederacji. To jest debata tygodnia. Będziemy rozmawiać na najbardziej aktualne tematy, tematy dyskutowane w Sejmie, a w Sejmie i poza nim bardzo dużo rozmawia się o ustawie na temat ochrony praw zwierząt. Czy ta ustawa pana zdaniem jest dobra, bo pana słowa wywołują burzę? Jak pan uważa, ten projekt jest dobry? Więc ta ustawa to jest jedna wielka pomyłka. I niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w to, czy zwierzęta mają świadomość, to jest jakby osobny zupełnie temat, który w to wmieszano, czy w to nie wierzy, no to i tak powinien być przeciwko tej ustawie, bo ona jest po prostu głupia. No. Pani stanowisko w tej sprawie? Wie pan, poglądy można mieć różne. Są tacy, którzy nadal podtrzymują, że Ziemia jest płaska i oczywiście mają prawo do takich niszowych poglądów, byle ich nie narzucają innym. A co do ochrony zwierząt, to ustawa idzie w dobrym kierunku, chroniąc zwierzęta jako istoty czujące, zgodnie zresztą z poglądami, odczuciami większości Polaków. Oczywiście ona wymaga i będzie podlegała poprawkom w Senacie, bo ze względu na tryb i sposób jej procedowania nie uszczerzono się od nieścisłości i wręcz nawet pomyłek legislacyjnych. Ta ustawa przede wszystkim z naszego punktu widzenia wymaga co do ograniczenia czy zakazania hodowli zwierząt futerkowych, wymaga osłon dla przedsiębiorców, także dla rolników, którzy taką działalność prowadzili, bo nie może być tak, żeby w państwie prawa z dnia na dzień czy w krótkim czasie zakazywać działalności, która dotychczas była zgodna z prawem, bez odpowiednich osłon i odszkodowań. My składamy propozycję, by zresztą taka poprawka była już w Sejmie przygotowana, niestety nie przeszła, by upoważnić czy zobowiązać ministra rolnictwa do opracowania całego zakresu osłon finansowych i rekompensat z tego tytułu zarówno dla przedsiębiorców czy rolników, w zależności jak oni są prawnie identyfikowani, osłon i odszkodowań, ale także dla wszystkich osób zwolnionych, pracujących w tej branży. I to tu propozycja jest, żeby to były 12-miesięczne średnie wynagrodzenie dla tych osób. Ta ustawa jeszcze dotyczy ograniczenia, mówimy tu prosto, uboju rytualnego, ale tak naprawdę to jest ustawa, ten zapis dotyczy ograniczeń w sposobie uboju, że zakazuje się ubijania zwierząt bez uprzedniego pozbawiania ich świadomości. Chodzi o to, żeby nie zabijać zwierząt świadomych tego procesu. Tu te wyłączenia ze względu na dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, te wyłączenia są dla wspólnot wyznaniowych, które mają miejsce w Polsce na ich potrzeby, ale także zastosowaniem reżimu takiego humanitarnego. I my tutaj mówimy o tym, że można by było wprowadzić jakieś poprawki w tym projekcie. Oczywiście w Senacie są przygotowywane i dyskutowane dość szerokie poprawki, jakby poprawiające ten projekt tej ustawy. Tam zresztą jest bardzo ważna jeszcze poprawka, bo ona dotyczy ochrony zwierząt. My postulujemy, żeby powszechne było chipowanie zwierząt, tak żeby móc zapobiegać bezdomności zwierząt, ale także, i tu nie zgodzę się z tym, co mój przedmówca mówił, to zresztą z większością sposobu tego interpretacji tych zapisów, bo jeśli chodzi o wkraczanie na teren czy posesji, czy domu,
to jest wkraczanie wtedy, kiedy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, znęcania się nad zwierzętami. I wtedy, tak jak każde inne przestępstwo, wtedy, kiedy jest podejrzenie... Mam podejrzenie i mogę wejść pani wziąć kota. Jeśli jest podejrzenie, że pan kogoś zabił, to też policjant może wejść do pana domu. Policjant, ale a nie tu, jakiś... Ale tu mówimy o tym, że odbywa się to z Towarzyszeniem Policji i lekarza weterynarii, który za te sanitarne, zwłaszcza tę stronę sanitarną odpowiada, ale także zdrowotną zwierzęcia. Towarzyszy. To tylko wzmacnia aktywistów. Ależ ocenia, czy to podejrzenie o znęcanie jest zasadne. Nie, taka propozycja jest złożona w Senacie, żeby tak się to odbywało. W ustawie, którą przegłosowaliście, tego nie ma. I to jest nasza propozycja. I takie były też nasze propozycje poprawek w Sejmie, za którymi też nie głosowaliście. Pana zdaniem, jakiekolwiek poprawki w ogóle tutaj cokolwiek zmienią w postrzeganiu tego projektu ustawy? Nie, no po prostu idzie w złym kierunku. Przecież zobaczmy, co pani powiedziała, jaki to jest absurd. Będziemy płacić odszkodowania za branży, która do tej pory przynosiła nam dochody. Tak? To nie tylko tej branży, bo dookoła tego jest wiele innych branży pokrewnych. Tak? Jeśli na przykład likwidujemy fermy norek, no to to jedzenie, które do tej pory norki zjadały, trzeba będzie, okazuje się, zutylizować, bo to są rzeczy, które ludzie nie będą tego jedli, nikt z nas tego nie będzie jadł. Będzie trzeba zapłacić za utylizację, czyli coś, co do tej pory przynosiło dochody, co przerabialiśmy na swój dochód, teraz będziemy przerabiali na straty. I dodatkowo bardzo dużo branż zostało zlikwidowanych, bo były nieludzkie. Po prostu dochodzimy do pewnego poziomu wrażliwości i to są oczekiwania 80% Polaków. Niech sobie pani sama dochodzi do wrażliwości. Nie kupuje futer, niech pani nie kupuje. W tej chwili hodować zwierząt na futra w osłonie przed zimnem. Hodujemy zwierzęta na mięso, bo pozostaliśmy mięsożerni jeszcze. Ale czemu? Ale, nie musimy. Ale, pozwólmy, ale jedna proszę, strona, a później druga. Pani, proszę pani jednak zwrócić uwagę ja na mówiłem. To, że proszę być konsekwentnym. Waszych bambinistycznych przekonań. Możecie sobie swoją bambinistyczną wrażliwość rozwijać jak chcecie, ale pozostawcie mi moją wrażliwość w spokoju. Pana wrażliwość powinna trochę kultury pana nauczyć. Ale co ja niekulturalnego powiedziałem? Szanowni Państwo, może temat ustawy, propozycji ustawy o ochronie praw zwierząt już zostawimy. Na chwilę chciałabym odejść do innego tematu, który akurat tu na Śląsku jest ważny na ten moment, czyli propozycja, właściwie porozumienie podpisane w piątek przez stronę związkową z komisją rządową. Państwo uważacie, pytanie do pana posła, czy ta propozycja, że w 2049 roku kończymy, mówimy kopalniom stop, to jest dobre porozumienie, czy można to było przeciągać w czasie? Nie, uważam, że w ogóle każde porozumienie, kiedy rząd decyduje, kiedy jakaś branża ma się zamknąć, jest idiotyczne. No, tak samo jak w sprawach futerkowych, tak samo w sprawie węgla. No, póki są klienci, to branża może działać. Ale z drugiej strony jest oczywiście absurdalne, że rząd do tego dopłaca. No, dlaczego jedni podatnicy mają ponosić koszty tego, że sobie ktoś tam dłubie w ziemi? Jeśli to dłubanie ma się opłacać, wliczając koszty oczywiście różne też uboczne tego, że się drogi na górze zapadają, no to okej, to niech dłubie w ziemi i niech wydobywa. Jeśli ktoś jest przekonany, że ta branża się będzie opłacała, niech te kopalnie wykupi i wydobywa tak długo, aż węgla starczy. Nie widzę powodu, żeby rząd z jednej strony zakazywał czegoś po jakimś roku, a z drugiej strony, żeby do tego dopłacał wcześniej. Obie strony tego porozumienia są po prostu idiotyczne. To jest nieakceptowalne. Aspekt transformacji energetycznej, o którym tak wiele się mówi, pana przekonuje, że to jest konieczność, że świat idzie w tym kierunku? Znaczy w jakąś formę obciążenia na rzecz ekologii tych, którzy ten środowisko zatruwają, oczywiście trzeba zrobić. Natomiast czy jaka technologia okaże się w efekcie najmniej szkodliwa, to powinien rozstrzygnąć rynek. Dzięki temu, że po prostu ten, który ponosi najmniejsze opłaty za zanieczyszczenie środowiska, będzie się najbardziej opłacał. Państwo powinno być neutralne technologicznie i nie mówić, że jakaś technologia jest jedynie słuszna, na przykład tam węglowa jest niesłuszna, a gazowa jest słuszna, tak jakby chcieli Niemcy. Myślę, że państwo powinno się wstrzymać od pokazywania konkretnych technologii,
tylko sprawiedliwie ściągać podatki za zanieczyszczanie środowiska i niech rynek pokaże, co się opłaca. Pani opinia w sprawie tego porozumienia? Znaczy porozumienie jest pozorne. Po pierwsze, dotyczy tylko 14 kopalń z grupy górniczej, nie dotyczy pozostałych, ani pozostałych spółek górniczych, ani na przykład węgla brunatnego, przemysłu energochłonnego i całej energetyki, bo tak naprawdę problem mamy z energetyką uzależnioną od węgla, a nie tak naprawdę z kopalniami. Oprócz tego to jest porozumienie, w którym zwyczajnie górników oszukano, bo nie jest możliwym z punktu, póki jesteśmy w Unii Europejskiej. A słyszałam wczoraj w telewizji od jednego z ministrów, że żaden polityk nie zamierza nas wyprowadzać z Unii Europejskiej. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, to Komisja Europejska nie ma żadnych możliwości prawnych zaakceptowania pomocy publicznej bieżącej do przemysłu węglowego. Nie może zaakceptować, nie chodzi o to, żeby dała pieniądze, tylko nie może zaakceptować takiej pomocy publicznej, a taki mamy system, że taka akceptacja byłaby wymagana. Można udzielać pomocy publicznej, czy to krajowej, czy to unijnej, na transformację energetyczną, ale nie na dotowanie kopalń, a to porozumienie przewiduje do 49 roku pokrywanie wszystkich strat kopalń przez budżet państwa. To jest niemożliwe i z pełną świadomością, no mam nadzieję, że ze świadomością, chociaż przy kompetencjach niektórych ministrów mogę mieć wątpliwość, to została wprowadzona taka deklaracja tylko, żeby na chwilę górników wyciszyć. A trzeba wiedzieć, że jednocześnie toczą się debaty w sprawie budżetu unijnego i musimy wiedzieć, że całość budżetu ponad 30% będzie przeznaczona, środków musi być przeznaczona tylko na ochronę klimatu i te działania, i między innymi na transformację energetyczną, gdzie Polska nie dostanie 8 miliardów euro, tylko 5 miliardów, a one mogą być obcięte jeszcze o połowę, właśnie dlatego, że Polska ustami premiera nie przyjęła tego celu neutralności klimatycznej na 2050 rok. W tym kierunku w pewnym stopniu szła propozycja Ministerstwa Klimatu, Polityki Energetycznej państwa, chociaż omijała tę datę, stawiając cezurę na 2040 roku, ale to zostało kompletnie przez to porozumienie zrujnowane i zaprzeczone samemu sobie. Sądzę, że to porozumienie było dla pozorów politycznych, tylko Pana i wyłącznie. Pana zdaniem też to porozumienie to jest iluzja? Znaczy, uważam, że jest po prostu niecelowe, czy iluzja. No, jest oczywiście takie ryzyko, jak Pani mówi, że to będzie uznane za pomoc publiczną. No nie, to na pewno jest pomocą publiczną, ale Komisja Europejska nie może wyrazić zgody. Ale czy będzie uznane, to się okaże, bo różne rzeczy są uznawane lub nieuznawane w zależności od woli politycznej. To jest nie. Wbrew faktom. Na przykład w sprawie Węgier przegłosowano artykuł 7 z pogwałceniem większości obowiązującej w Parlamencie Europejskim. Jeśli chodzi o pomoc publiczną, w tym przypadku dotowanie przez państwo jest jednoznaczne. I tu nie ma określenie większości wymaganej do przegłosowania artykułu 7 też jest jednoznaczne, a mimo to pogwałcono. Także ale jak to, się chce, to można. To, ale pan, tak będzie, pan, jak pani mówi. Pani pośle, się wydaje, że jak pan coś nazwie, to staje się to rzeczywistością. Ale tak nie jest. Bo jeśli pan nazwie, że coś jest idiotyzmem, to staje się przez to idiotyzmem. Ale ono jest idiotyzmem za... No, przed chwilą pan używał takich określeń w stosunku do różnych celowych działań państwa na przykład, prawda? Ale trzeba zauważyć, że pana poglądy w tej sprawie podziela no, raczej garstka obywateli naszego kraju, także w zakresie ochrony zwierząt, jak i kwestii górnictwa. Czyżby? W sprawie górnictwa, jakieś poglądy niszowe wyraziłem? Ile państwo macie wyborców? A jakiś to niszowy pogląd wyraziłem? No myślę, że wie pani, jak jeszcze trochę i może Szanowni was państwo, kolejny temat do dyskusji, bardzo ważny. COVID, wszyscy obserwujemy, co się dzieje, liczba zachorowań wzrasta.
No i tutaj pytanie może tym razem od pani poseł zacznę. Czy te na nowo wprowadzane ograniczenia cokolwiek dadzą, kiedy liczba zachorowań wzrasta, znowu zaczynamy wprowadzać strefy, ograniczenia co do ilości gości na przykład, czy godziny otwarcia pubów są krótsze, czy to cokolwiek zmieni, czy to są dobre decyzje? Ja bym chciała, żeby decyzje resortu zdrowia w imieniu rządu oczywiście były przede wszystkim podyktowane sugestiami ekspertów, a się okazuje, że nawet ci eksperci nie byli świadomi, czy nie są świadomi niektórych rzeczy. Z drugiej strony konsekwentne, bo proszę zauważyć, że żadna strategia, nawet eksperci mogą się mylić, ale musi być konsekwentnie wprowadzana. Mieliśmy największe obostrzenia wtedy, kiedy najmniej zachorowań było. Obecnie luzowaliśmy wtedy, kiedy zachorowania rosły. W tej chwili używamy jeszcze innych obostrzeń. Proszę zauważyć, że ani konsekwencji w tym nie ma, a ta konsekwencja powoduje to, że rząd jest w tym zakresie niewiarygodny. Ludzie nie wierzą, że zapewnią nam bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo epidemiologiczne, jeśli się będą do tych zakazów stosować, jeśli one są tak szybko zmieniane i tak nieczytelne. Pana opinia, panie pośle? Tu się w dużej mierze zgodzę. Rzeczywiście chaotyczna polityka spowodowała, że jakby rząd roztrwonił autorytet, który jest potrzebny do tego, żeby ludzi przekonać, żeby jakieś działania podejmować. Poza tym wydaje się, że no, patrząc na przykład Szwecji, że po prostu wybraliśmy złą drogę, że ta choroba u nas przechodzi na tyle łagodnie, że po prostu należy, a nasze ograniczenia jednocześnie są na tyle niekonsekwentne i słabe, że nie jesteśmy w stanie w ten sposób zdusić epidemii. Widać, że nam tych zachorowań mimo tych wszystkich restrykcji i usiłowań rządu cały czas tylko przybywa. W związku z tym no, polityka dotychczasowa jest niecelowa, albo musielibyśmy pójść w kierunku zamykania, dociskania śruby większych restrykcji, albo pójść drogą Szwecji i po prostu pogodzić się z tym, że ta choroba i tak musi przejść przez całą populację, skoro nie jesteśmy w stanie jej zatrzymać, tylko zrobi to albo trochę szybciej, albo trochę wolniej. Jak będziemy zamykać gospodarkę, zrobi to trochę wolniej, ale w sumie zysk z tego jest zerowy. Zgadza się pani z panem posłem? To znaczy, ja bym chciała, nie wiem, która z tych dróg jest, ja bym chciała, żeby to eksperci zdecydowali i się czegoś trzymali i żeby były jasne, jednoznaczne komunikaty do społeczeństwa. I przykład dawany z góry. Nie może być tak, że co innego rekomenduje rząd, co innego mówi aplikująco fotel prezydenta, ówczesny kandydat na to stanowisko. I nie może być zachowań wtedy, kiedy postuluje się maseczki, nie mogą politycy rządzący występować bez tych maseczek i bez dystansu społecznego. I na tym zakończymy dyskusję. Tematy tygodnia. Bardzo dziękuję. W debacie wzięli udział pani Gabriela Lenartowicz, posłanka Platformy Obywatelskiej, i Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dziękuję państwu. Dziękujemy państwu również za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów. Do zobaczenia.